Witam serdecznie, ja jestem Fubu, a dzisiaj sobie pykniemy PvP w grze Neverwinter. Ja tu mam dwie postacie, strażnik, zbrojny, specjalista. Idę sobie Atroxem i jedziemy z Coxem, moi drodzy. Wchodzimy do enklawę. Jeszcze pomodlimy się. Tak jest, pomodlimy się tutaj przez chwileczkę. Okej. Jeszcze nie. No co jest? O, teraz mogę. Nie możesz teraz tego zrobić, dlaczego? A, bo się skończył, dobra. To nic. A, czekajcie. Walić to. Zaraz sobie pomodlimy się i dołączamy do kolejeczki. Tak jest. Teraz jest. Udało się. 1300 expa. Wciskamy K. I dołączamy do PvP. Jako, że mam 40 level, jestem w przedziale od 40 do 49. Szybko nam znalazło kolejeczkę. No i zaczynamy. Okej. Czekamy. Jakiś Elion, kapitan. Nowa karta graficzna, fajnie się wyrabia. Tam u góry byłem, widzicie? O, właśnie widzicie. Dobra, dołączamy do drużyny. Od razu awansujemy na poziom 49, tak? Czyli na wszyscy tutaj z mojej drużyny z 5 osób awansowaliśmy na 49 level. I teraz, czy będzie generalnie challenge takie słupki, które tutaj są, oczekiwaj na graczy. Oczekiwanie na graczy. O. Siemanko Zerg. Zergu, leć na słupek numer 1, ok? Leć na słupek numer 1, ja lecę na środek, na dwójkę. I wtedy ten, przejmiesz szybko ten słupek, żebyśmy troszeczkę mieli przewagę nad nimi, nie? Nie wiem dlaczego tak długo jest oczekiwanie na graczy. Zergu, ty lecisz tam prosto i czekasz, aż skoczy nam ten niebieski słupek, nie? I potem dołączasz. I też może być też tak, że ludzie, że mogą mieć przewagę, także jak czasami zobaczysz, że ktoś tutaj przejął nam, to wtedy leci do drużyny przeciwnej, nie? Ale generalnie kapuj ten pierwszy słupek, a ja lecę na środek, uwaga, lecimy. Dobra, leć Zergu kapować. Dobra, kapujemy. Idzie pierwszy. Pewnie łoczyk idzie. Tak, łoczyk idzie. Trzeba go osłabić trochę. Mają chyba mocniej, znaczy wyższe levele podejrzewam, że mają. Kurde, molek. No, enemy. Aj, padłem. Dobra, Zergu, pilnuj tam. Go middle, go number two. Kurde, przejęli. Mag mnie poddusza, niestety. No i znowu padłem, już drugi raz. Mają bardzo mocną ekipę. Nie wiem, co robi w tym momencie moja ekipa, ale ja jestem sam tutaj na środku. Zerg coś tam próbuje. Xena, no AFK, bitch. Niestety musimy tutaj... Nic nie zrobię sam, tutaj ich jest trzech, kurwa, czterech na... Tak, podrzucili mnie jeszcze, tak.
No i nawet ulti nie zdążyłem użyć. Powiem wam szczerze, mamy przechlapane. W tym momencie kapują nam pierwszego słupka i drugiego. No pozdro, nie mamy jednego z drużyny. Wylogował się idiota. No trudno, czy będzie tą walkę jakoś doprowadzić? Dobra, ulecz się, ulecz się, ulecz się, tak? Ulecz się, dobra, dobra. Pilnuj jedynki, polecam dwójkę. Dobra, dobity, dobity jest, dobity. Kurde, dobra, jedynka skapowana jest, dobrze. Nice, nice, nice. Jedynka jest good, number 2 is good. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pietro, go midle, go midle. Musimy przyblokować tego, tych łotrzyków. Kurde, Malek. Szaman mnie poddusza, skurczy syn. Ale dostałem baty, ja pierdzielę, masakra. Ale dobrze jest, na razie jedynkę mamy przekabaconą, także skapowaną. Dobra, spróbujemy walczyć ten. Tutaj ktoś ma mało HP. Dobijamy go, kurwa. Ajajajaj, Mac mnie odepchał, skurczy syn. Ale Łotr we mnie nawala, ale to nic, to się zmieni. No niestety padłem już kolejny raz. Tak jest, dobili mnie. Oj, 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 oj. Na razie jest... Na razie idziemy łeb, 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 że tak powiem. Jedynki nikt nie rusza, więc jest na razie spoko. Lecę na dwójeczkę tutaj, szybko skapować. Wal z kurwy syna. Ale mu jebłem, ja pierdzielę. No i to mi się podoba. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, dobijamy frajerka. Czy BHP, czy chuj wie jak tam, wiesz? Wyjebane mam na ciebie, czarny chuj ci pysk. To jest dis, taki dis, że normalnie kurwa rzeźnia. Megamonia, który ciśnie po ludziach, chociaż ich nie zna. I jak mam być grzeczny? No powiedz jak to jest. Jesteś mniej prawdziwy niż jebany Piotruś. Pan wiesz, jesteś dobry, oni to kocie wiedzą, to wie każdy. Twoje pancze ranią bardziej niż ogrodzenie w Auschwitz. A gdybyś był mądrzejszy, byś zaczął się martwić. Bo je żyjesz, też jest tu, nie boi się twoich panczy. Je żyjesz, walczy, jak Lefleon. Tu pomyka, zamknij tupę i posłuchaj. Tylko się nie posika. Ej, co ty sobie wyobrażasz, gościu, kurwa, powiedz. Pływało ci się w głowie, człowiek, jednym słowem tobie. Tak się w mordę jest, a nie robi. Szatan cię opętał. W cinie tacy jak ty siadają na butelka. To słynnie suchy, że lubisz obciągać po stolcach. Mógłby włożyć ci do ust promocji kolcza z tego bolca. Tylko musisz sprowokować, a to sprawa jest łatwa. Wystarczy, że na przykład spróbujesz dotknąć jabłka. Szczerze dziś, 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 dziś. Chuj ci w pysk, 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 pysk. Bo ty wyglądasz na 100% szmatę. Chuj ci zatem w pysk i w biodro, w ucho i w pachę. Pysk, pysk, bo nie umiesz się zachować. Pysk, pysk, bo nie zważasz na słowa. Do tego jeszcze dodam, że masz małą wiedzę, synu. Robisz parodię z rapu jak Edyta Górniak z filmu. Mały zasób rymu w dzieciu z kraju skurwysynów. S do M do B, śmiecisz chuje.
swoje myśl zanimuj, że jakiś się śmieszy pociska ci na traku łachu i że masz problem, brak odbiorców, chłopaku. Mógłbym cię zabić, nie zrobię tego, suczko. Mógłbyś zarabiać dla mnie dupą i być moją prostytutką. Mógłbyś być moim biegaczem, biegać po punkty z wieczora na kolację, wiesz. Mógłbym cisnąć z tobą łajzo każdego dnia, zabrać szacunku i po prostu od tak mógłbym, wiesz, wyjebać ci dla zasady w pysk za to, że nie szanujesz kobiet, do których kierowałeś dis. Nie licz na gwizdy, brawa, autografy, pisk, numery z gością Andrzejewicz, szałpał i pisk, pisk. Jesteś wielki jak tip z wytapetowanej suczki. Zamiast myka musieli cię karmić nawozem sztucznym. Życzę ci szczerze miłości, kiedyś szmato, żeby jakiś włoski makaroni w pupę cię zawiął. Jesteś pół debilem, tak mi byku się wydaje, a krowa, która dużo gada, mało mleka daje. Są idioci, kurwa. No. Ten mak mi dobija. Tak, podduszanie to swoja specjalizacja, ja wiem o tym. Nie mam szans samemu nic działać. Lol, jakiś kawałek lodu mi się wbił w czaszkę. Kurwa, te szamani to magowie podduszają, frajerzy jebani. No, jeszcze mnie zabił. Nie mam jeszcze takiego zajebistego EQ. Moje EQ jest wart jakieś 3600 wartość sprzętu, więc nic takiego specjalnego nie mam. Generalnie idę w moc krytyki, przebicie pancerza, no ewentualnie zrobienie. No bo kurwa. Kurwa, jak mnie odrzuciło, masakra. Naszym celem jest przejmowanie słupków, wtedy czas leci na naszą korzyść, jeśli słupek pali się kolorem niebieskim, czyli w tym wypadku naszym. Mam dwóch magów. Pietrol, come back. Zerk, ty możesz mnie uleczyć, czy nie? O nie, Zerk, ty grasz tym, łotrem. Dobra. Kurwa mać, szybciej. Kurwa mać, goń go.
Nie możemy pozwolić zerkić na jedynkę. Kurwa mać, no jest nieciekawy, jest nieciekawy. Jedynkę przejmują, kurwa mać, jedynkę. Dobra, biorę jedynkę. Mamy przewagę, jest nice. Dobra, kopujemy szybko jedynkę. Trójka też jest nasza, także czas leci na naszą korzyść. Oni mają tylko jeden słup ogarnięty, nie wiem kto się nazywa dokładnie. Ale ja na to mówię, no, słupek, no, pachołek, posąg. Dobra, troszeczkę czas. Dobra, jest ok. Przejęliśmy. Idziemy teraz walczyć. Napierdzielać się o trzecią pozycję. Kurwa, spaliłem skilla. Dobrze jest. Dobrze jest. Nice, good work team. Nice. Okej, zerk, tam dalej nie ma sensu iść. Po prostu pilnujemy tutaj środka i jedynki naszej, nie? Zerk, ja nie wiem jak masz tam klawisz, ale jak masz mikrofon to możesz mówić. Szamani odrzucają. Wal ulti, nie mogę jeszcze ulti użyć, kurwa mać. Szkoda. Odbier teraz. No akurat oddałem strzała. Mamy przewagę, to jest dobrze, ale nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć. Jedynka jest na razie safe, bezpieczna. Trójka też jest bezpieczna, zajebiście. Okej, widzę, że drużyna przeciwna na razie pomału nie ogarnia, ale tutaj jednego mam, to spróbuję go. Kurde Max. Za dużo. Będę musiał trochę zapakować w ozdrowienie, żeby mi się te skille naprawdę mocniej, szybciej regenerowały. Dobra, więc tak, jedynka i... O, no właśnie, jeszcze chwileczkę wygramy, także jest zajebiście. Pamiętajcie, że za każdą wygraną lub bądź przegraną mamy więcej kasy, i znaczy mamy więcej expa i punktu chwały. Za punkty chwały możemy sobie wykupić się dodatkowe jakieś tam miksturki do PvP, takie sytuacje. Więc jeszcze 18 oczek i wygramy. No i oczywiście też dostajemy expa, także ja tutaj przeważnie chodzę na PvP. Misję sobie zrobię dopiero, będę 55 level. No i co? No jest wygrana. GZ. Teraz statystyki. No w sumie wypadło mnie nie najgorzej. Dostałem 5140 punktów doświadczenia. 4 razy 4 zabiłem. Zgonów miałem 13, no bo wiadomo, jestem trochę mułowaty. Asyst 11, 2800. Damage'u zrobiłem. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. U nas było 4 osoby, u nich była 1, tak? Czyli się wylogowali po prostu, no ale trudno. 5000 doświadczenia jest. To tyle, jeśli wam się film spodobał, łapka w górę. Zapraszamy także na serwer balmora.pl. Będą nowe mapy, to jest metina globalnego.
Także będzie nowa broń oraz zbrojka. Też dojdą nowe bossy, nowe metiny. Także będzie wyzwanie. Jeszcze chciałem powiedzieć, jak ktoś potrafi zrobić jakieś zajebiste intro, to prosiłbym o kontakt na PW. Oczywiście za wykonane intro, którym się spodoba, zapłacę. Na razie, podobało się? Łapka w górę. Na razie, cześć, strzała.